Cześć, witajcie. Krzysiek na kanale Krzysztof Garaż. Słuchajcie, taki problem tutaj mam w tym aucie. Ale tam się reklama OCP zrobiła. To jest Octavia 2 FL-ka, rok 2010. I taki problem tutaj jest z prawą szybą pasażera. Patrzcie, zamykam. No jakbym nie chciał zamknąć. Po kawałeczku. No myślę, że nie jeden z Was miał taki problem. I oczywiście nie chcę się przyuczyć z automatu. No cały czas wykrywa za przycięcie, tak? Czyli stawia duży opór, prawdopodobnie prowadnica, linki, no trudno powiedzieć. Nie jest to przedmiotem akurat teraz tej naprawy w tym aucie, co robię. Ale widzicie, dochodzi, muszę ją zamykać na 3 razy. Jak sobie z tym poradzić w sposób, jakby to powiedzieć, prosty, ale nie do końca bezpieczny. O tak wam powiem. Ale myślę, że ileś osób z was chętnie zobaczy, w jaki sposób można to ominąć ten problem. Kawałku, nie? Po kawałku, po kawałku. Włącza się funkcja tak zwana pinch protection, czyli ochrona przed przycięciem czegoś przez szybę, czyli tryb taki bezpieczny. Przenieśmy się do komputera i wam zaraz pokażę, na czym to polega i jak sobie można poradzić sobie z tym, że tak powiem, oszukać trochę system. Czy to polecane, czy nie polecane, no to już pozostawiam waszej ocenie. Także przełączmy się na VCDS-a i prześledźmy, co tutaj się dzieje. Dobra, wejdźmy tu w autoskana. W te drzwi. Pasażera przednie. Zero błędów, kurczę, powinny być błędy, że jest szyba na przykład nie zaadaptowana, ale dobra. Słuchajcie. Pierwsza od razu grupa w blokach pomiarowych, komórka trzecia, patrzcie, jadę na dół i jadę do góry. I patrzcie, co się tutaj pojawi w tej komórce. Widzicie? Było pinch protect, czyli kontrola zacięcia. Właśnie wykrycie zacięcia i automatyczne zatrzymanie szyby lub cofnięcie szyby w związku z tym, żeby nie zrobić tam komuś krzywdy, tak? O, nauczył się, teraz widzicie, nauczył się końcówki górnej. Nauczył się końcówki dolnej. No, ale dalej odbija. Jak to oszukać? Słuchajcie, no metoda jest bardzo prosta. Tylko mówię, zostawiam wam to do oceny, czy będzie się wam to podobało. Słuchajcie, wchodzimy w kodowanie. Wejdźmy od razu w długie, będzie to lepiej widać. Jest taka opcja, która się nazywa Pinch Protection Inactive. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli to zaznaczymy, kontrola przycięcia będzie nieaktywna. Tak? Zakodujmy to. Oczywiście najlepszym sposobem byłoby tam wyczyszczenie, rozmontowanie tych drzwi, no ale to akurat tutaj w tym aucie nie będę tego robił, bo to inna sprawa. I nasmarowanie systemu całego, tych linek i innych rzeczy, uszczelek, wyczyszczenie i tak dalej. Ale ad hoc można sobie to tak w ten sposób poradzić, że mamy tutaj 2100 akurat kod. Mamy to wyłączone. No i zobaczcie, co się dzieje. Wejdźmy w te bloki pomiarowe. Nauczone niby. Patrzcie, jedzie do góry bez najmniejszego zająknięcia, ale akurat ręki nie chciałbym teraz tam wsadzać. Nauczmy go. Na dół, przytrzymujemy do góry.
Chyba minusem też tego jest, wiecie co, że nie będzie chodzić z automatu teraz, ale będzie się zamykać przy jednym przytrzymaniu. Nie będzie iść skokami. Nie pójdzie automat, czyli no, jakiś tam algorytm bezpieczeństwo jakieś tam pewne trzyma, tak? Czyli funkcjonalność przycięcia jest wyłączona, ale właśnie ja czuję na tej szybie, słychać nawet jak ona idzie do góry, że ma takie zwolnienie. Jedno i drugie. Tak, czyli ona teraz idzie płynnie, tylko że trzeba trzymać niestety guzik. Nie pójdzie z automatu. Zachowali jakąś tam przyzwoitą funkcjonalność algorytmu, że no z automatu nie puścicie, czyli ten automatic run, no natomiast nie będzie wkurzania się, że się Wam szyba cofa. No, w ten sposób można sobie poradzić, jeżeli to wkurza, zanim zdążycie wyczyścić, czy tam przeserwisować ten mechanizm. Ja tutaj zostawię to tak, jak było. Czyli Pinch Protection będzie aktywny. No niestety, będzie się tu musiała koleżanka przemęczyć z tym, no to będzie inna sprawa. To jest inna sprawa, nie na dzisiaj. Także można sobie tutaj z tym poradzić, nie? No tak, chciałem Wam pokazać taki krótki filmik. Pozdrawiam ciepło.